Drodzy bracia i siostry, tak jak wspomniałem, trąd to była odrażająca, naprawdę odrażająca choroba skóry, już nie wchodźmy w szczegóły dermatologiczne. Sama choroba była cierpieniem i dużym udręczeniem dla człowieka chorego, ale też wielkie były, bardzo bolesne były dla niego te konsekwencje, to co było czytane, to co wspomniałem na początku dom Przyświętej. Taki człowiek musiał chodzić w podartych szatach. To jest właśnie ostrzeżenie. Poza tym rozdarte szaty ukazywały jego ciało, że on ma chore. Musiał swoją chorobę pokazywać. My chorobę chcemy ukryć, kiedy jesteśmy, mamy jakieś kłopoty, defekty, zarówno fizyczne, tak jak i jakieś duchowe, psychiczne. Natomiast właśnie obowiązek nakładał na Żyda, musisz pokazać z daleka. że Masz rozdartą szatę i widać, że ty masz ciało chore. Rozpuszczone włosy, jakiś nieład, no i to krzyczenie nieczysty, nieczysty. To manifestowanie się, że jestem gorszy. Musisz ostrzegać innych. To jest nieprawdopodobne. I, ta, I to życie w izolacji, że jestem sam, że nie wolno mi się do kogoś zbliżyć. To była tragedia dla tych ludzi. Proszę Państwa, człowiek chorował na trąd i nie wolno mu się było z matką spotkać, z ojcem, z bratem, z siostrą. Matka się nie mogła z dzieckiem spotkać, jak zachorowała na trąd. Tylko z daleka mogła widzieć, tam jest miasto, tam mieszkają moje dzieci. Nie wolno mi wejść do tego miasta. Czyż te, wielu ludzi nie choruje teraz na trąd? Czy wielu ludzi nie mieszka na Chomiczówce, na Ursynowie, wem trzy, w M4, a ja się z matką już dawno nie spotykam? Matka mówi, nie wolno mi wejść w życie mojej córki. Moja córka powiedziała, won, mamusiu, nie będziesz mi chodzić w moje sprawy. I matka chodzi, gotuje obiady, ale w świat córki nie może wejść. Czy odwrotnie, czy dziecko nie może wejść w, w życie rodziców? Chcę z rodzicami pogadać, chcę z mamą pogadać, mama teraz obiad robi, daj mi spokój, nie mam czasu. Tato, tato, pogadaj ze mną. Nie, do mojego miasta nie wejdziesz. Idź, spoglądaj sobie telewizję. Tato jest zajęty w tej chwili. Żyjemy jak trendowaci. Ta rzeczywistość jest przez nas doświadczana. I ten, ten trendowaty przyszedł do Jezusa. To już jest szok. Pierwsze znanie Ewangelii jest szokujące. On przyszedł do Jezusa. Dlaczego? Nie wolno było, proszę Państwa, jeszcze raz mówię, nie wolno było im przychodzić do ludzi zdrowych. On ryzykował, że go zabiją. Że jeśli zostanie oskarżony o to, że łamie przepisy i rozsiewa trąd, zostanie zamordowany. Ale on ma już wszystko w nosie: idzie do Jezusa, przychodzi do Jezusa. Drodzy bracia i siostry, wielu z was, domyślam się, ma taki problem, proszę księdza, ja się modlę. Ja naprawdę chodzę do kościoła, czytam Biblię i nic mnie w życiu nie uzdrawia. Bo to nie jest Jezus, to są Twoje wyobrażenia o Jezusie, to jest Twoja prywatna religia. On jest napisane, przyszedł do Jezusa. Przyszedł do Jezusa. Czy ty przyszedłeś do Jezusa? A powtarzam jeszcze raz: Jezus to jest prawda, życie i droga. Jezus to nie jest, że na moment się spotkamy, to jest droga. Żeby przyjść do Jezusa, trzeba wejść na wieloletnią drogę, trzeba wejść na, wielo, na głęboką prawdę. To, co Państwu przed tygodniem mówiłem, zapalamy ten ekran, co mamy w sercach? Zapalamy ten ekran? Ja miałbym duże wątpliwości, jakbyśmy dochodzili do litery P, jakbyśmy alfabetycznie za, zapalali ten ekran. Czy chcesz się spotkać z Jezusem Chrystusem, prawdziwym, żywym, wielkim, dobrym, wymagającym, który ci powie prawdę o, o Tobie, o sobie? On przyszedł do Jezusa. Yy, wielu przychodzi do swoich myśli, przychodzimy do innych ludzi, przychodzimy do księdza, ale nie do Jezusa, do koleżanki do Jezusa, do wspólnoty, ale nie do Jezusa. On przyszedł do Jezusa i liczył się, że może mieć z tego powodu duże nieprzyjemności. Przyszedł do Jezusa i mówi, jeśli chcesz, Panie Jezu, to Ty mnie uzdrowisz. Jeśli chcesz, Panie Jezu, to Ty mnie uzdrowisz. Wielu ludzi mówi, ja się muszę sam uzdrowić. Proszę księdza, muszę zerwać z grzechem. Muszę być bardziej, bardziej pracowity. Muszę, muszę przestać przeklinać. Ja muszę. Ja muszę się wziąć w garść. Ja muszę się więcej modlić. Ja muszę. On nie przyszedł do Jezusa i powiedział, Panie Jezu, co mam zrobić, żebym ja się uzdrowił? Ty mnie możesz uzdrowić. Rozumiecie, po prostu trzeba to, co mówiłem wam kiedyś, jak jesteś chory, beczeć, dzwonić, żebrać. Jezus Cię uzdrowi. My się chcemy sami uzdrawiać. Rozmawiałem kiedyś z pewną panią doktor, która mi powiedziała, że księdza nieszczęściem lekarzy stał się internet. Dlaczego? Bo ludzie, jak zachorują, to czytają w internecie o chorobach i się zaczynają orientować, na co są chorzy, jak się leczy. Jak przychodzą do lekarza, to lekarz przychodzi na pierwsze badanie, a chory mówi, już wiem, na co jestem chory, wiem, jak mnie trzeba leczyć. Lekarz mówi, zastosujemy taką metodę. A dlaczego pani doktor stosuje taką metodę? Ja w internecie czytam, że jest inna metoda. I oni mi się nie pozwalają leczyć. Tylko się mądrzą na łóżku. Proszę państwa, my się mądrzymy. Panie Jezu, a tak, a tak, a siak, jeśli możesz, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić. Jeśli ty chcesz, takiego, jakim jestem, możesz tym mnie uzdrowić. I teraz uwaga, znowu te szczegóły. Te szczegóły ewangeliczne są fascynujące. Jezus wyciągnął rękę i dotknął go. Proszę Państwa, po co jest napisane wyciągnął rękę? Jak go dotknął, to wiadomo, że wyciągnął rękę. Ale jest napisane wyciągnął rękę i dotknął go. To od Jezusa jest przerzucany ten most. Jezus wyciąga rękę. Ty nie wyciągniesz ręki do Pana Jezusa. Ty możesz tylko do Niego przyjść, upaść na kolana. I to jest koniec tego, co możesz zrobić. A rękę wyciąga Jezus. On nawiązuje z Tobą kontakt. On cię doprowadza do siebie, On cię dotyka i dotknął Go. Tego strasznego, przepraszam, ja teraz wiem, że mówię świadomie prowokująco, tego strasznego, śmierdzącego, trendowatego, dotknął się go Jezus. Rozumiesz, ty nie wierzysz, że Bóg się dotknie Twoich grzechów. Proszę księdza, żeby ksiądz wiedział, jakie ja mam grzechy, jakie ja mam marzenia. Jezus się tego dotknie, przepraszam, tych świństw się dotknie. Naprawdę, Jezu, ty się tego dotykasz? On nas kocha. Ja, proszę Państwa, jak nieraz byłem u znajomych i tam dzieci, niemowlaki, malutkie i żona przewija, ja zawsze z takim podziwem patrzyłem, przepraszam za dosłowność, że ta mama w tych główienkach dziecka to tak tam zawija, te wszystkie pieluszki. Prze... O Boże, święty Panie Jezu. No, ale to nie było moje dziecko. No. jak miał swoje, to też by pewnie przewijał. Pan Jezus się dotknie tego. Dotknie się tego, chce się tego dotknąć. On mógł w ogóle nie dotykać. On mógł, myślą, Go uzdrowić, ale chciał Go dotknąć, żeby Ci pokazać, że jesteś warty dotknięcia. Nie jesteś trendowaty, nie jesteś obrzydliwy. Mnie to się, proszę księdza, nikt nie dotknie, mnie nikt nie kocha. Jezus się dotknie Ciebie. Jan Paweł II dotykał ludzi. Jezus ciągle dotykał ludzi. Czy ty wierzysz w to, że jemu na tobie zależy, że on do ciebie wyciągnie rękę? Czy ty przypadkiem się sam nie próbujesz zrobić takiego samozbawienia? Oni się musieli pokazywać. Jak czytaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, kapłani pełnili funkcje medyczne, takiego sanepidu. Jak ktoś złapał podejrzaną jakąś wysypkę, szedł do kapłana, żeby pokazać się kapłanowi. My od trzech niedziel jakoś się tak składa. Ja Państwa ciągle prowokuję w kierunku tego tematu: kto się na ciebie patrzy? Jak tam ojciec się na ciebie w dzieciństwie patrzył? Czy Bóg czujesz, że się na ciebie patrzy? I dzisiaj mamy znowu temat. Człowiek szedł, zresztą tak jak my idziemy do lekarza. Panie doktorze, coś mi wyskoczyło. I patrzymy w oczy doktora. zmart czy brwiczy, czy powie, e, drobiazg, czy powie, wyciąć i do badania. Pokazujemy się lekarzowi i czekamy na, na werdykt. Oni szli do kapłana Starego Testamentu i czekali na werdykt. Jeśli kapłan rozeznawał, że jest to trąd, poza, poza Wspólnotę, poza miasto, na pustynię, rozerwać szaty, wydawał wyrok na człowieka. Kochani, dostaniesz taki wyrok w zależności od tego, komu się pokazujesz. Jeśli się pokażesz kapłanowi Starego Testamentu, mówię to w przenośnie, jeśli się pokażesz światu, koleżankom w pracy, to zawsze przyjdzie ktoś, zawsze się taki ktoś znajdzie, że ci powie, wiesz, marna jesteś jakaś taka zagruba, jesteś, za postarzałaś się, wiesz? Tak ci koleżanka z sympatii powie: jak ty się fajnie starzejesz, tak ładnie ci się ta skóra marszczy. Ach cię diabli wezmą, no z takim pocieszeniem. I ktoś ci zawsze powie: a, czy w dzieciństwie, rodzice, koleżanki, nauczyciel, zawsze się ktoś znajdzie, kto ci, ochrzci, jesteś trendowaty, wynoś się poza miasto, nie pokazuj się nam i mów nieczysty, nieczysty. A jak się pokażesz Jezusowi nawet strądem, to on ci uzdrowi. Pokazujmy się tylko Jezusowi, kochani. Nie pokazujmy się koleżankom i kolegom. Oni jednak nas zobaczą. Ale jeśli chodzi o pokazywanie się, to najlepiej iść do Jezusa. I uzdrowienie, co też ciekawe, że Ewangelista to podkreśla, uzdrowienie nastąpiło natychmiast. Natychmiast. To pokazuje moc Jezusa. Jezus nie powiedział, masz tu zioła, rób okłady, powinno ci przejść. Jakby nie przechodziło, to wpadnij jeszcze raz. Natychmiast ustał trąd, ale powtarzam jeszcze raz, przyszedł do Jezusa nie do wyobrażeń, przyszedł w ogóle. Ilu ludzi chodzi z trądem, bo się boi przyjść do konfesjonału? Albo jak przychodzi do konfesjonału, to przychodzi w wielką sobotę i potem się dziwi, że ksiądz na mnie nie miał czasu i był zdenerwowany. Ostatni raz u byłem w wielką sobotę, ale się nie dopchałem. Niektórzy tak. Proszę Państwa, na spowiedź dobrą trzeba się z księdzem umówić, zapytać, czy ksiądz jest zrelaksowany. Czy ksiądz był na zimowisku, na nartach? Kiedy ksiądz ma w ciągu dnia najlepszą formę, przynieść księdzu czekoladki dobre, to mogę zacząć, butla z tlenem, środki uspokajające. A nie wpadamy do byle jakiego spowiedzi, byle jakiego księdza i zaczynamy, proszę księdza, się bo ostatni raz byłem 10 lat temu spowiedzi, chcę pokazać się strądem. Nie można tak głupio. Lekarza szukamy, który dobry. Pytamy znajomych: Ty znasz dobrego lekarza? Bo wiesz, chce, chce się poddać w dobre ręce. Konfesjona, przepraszam, każdy ksiądz może rozgrzeszyć i to jest najważniejsze, ja to państwu mówiłem, ale nieraz trzeba ruszyć problem życia i trzeba kogoś poszukać i trzeba się umówić w Tyńcu i z Paulinem na Jasnej Górze trzeba się umówić i wtedy przyjdę, mam większą szansę, że trafię na Jezusa i teraz zaczyna się dziwna rzecz, bo kiedy już go uzdrowił, kiedy natychmiast trąd ustał, to Jezus mówi dziwną rzecz. Jezus surowo mu przykazał, uważajcie na te słowa, Surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, zaraz go odprawia, uważaj, nikomu nic nie mów, nic nikomu nie mów. Dlaczego? Kochani, cały czas wam mówię, że problem życia człowieka to jest to, że my nie prowadzimy życia wewnętrznego. My prowadzimy życie zewnętrzne, porównujemy się, widzimy, poznajemy świat, analizujemy, chcę zdobyć to i tamto, i tego chłopaka, i ten samochód, i ten telewizor, i być jak ta dziewczyna, a uciekać chcę od tego, o tak nie chcę być chory, tam nie chcę trafić, tu chcę trafić i mówić. W środku to my mamy tylko przyjemne, o jak mi przyjemnie, żeby jak najdłużej trwało, to jeszcze polej po jednym, albo przykre. Jak jest przykre, to, to chce się szybko tego pozbyć. My, wielu ludzi odróżnia swoje życie wewnętrzne, tylko przykre, przyjemne. Przyjemne by było, przykre by nie było. Natomiast kiedy coś, jest mi przykro, proszę księdza, a skąd ta przykrość się wzięła? No właśnie nie wiem, tak rano wstałem, a szłaś za tymi uczuciami, bo uczucia to są zakodowane listy. Próbować to. Roz... Nie, nie, ja chcę tylko usunąć to. Nigdy nie usuwajcie uczuć, dopóki ich nie odczytacie. Uczucia to są listy zakodowane, które Twój, ja wysyła do ciebie. I teraz Jezus, Jezus się domyśla, na co ma ochotę ten trendowaty. Jestem zdrowy. Nareszcie będę mógł iść do ludzi, pokazać się: zobaczcie, jestem taki jak Wy. Tyle lat chodziłem w przekonaniu, że jestem gorszy. Nareszcie mam chłopaka, dziewczyny. Zebranie grupy 14 dzisiaj na korytarzu będę pokazywać swojego chłopaka. Gośka, mam chłopaka Ewa, jaki mi się trafił chłopak? No, wszystkim tyle lat byłam sama. Chcę teraz pokazać, dorobiłem się pieniędzy, zdałem egzamin, chcę to wszystkim opowiedzieć. My chcemy się pokazać. A Jezus mówi: słuchaj, przeżyj to w środku. Przeżyj to w środku. Kochani, Bóg go uzdrowił. Co było, co było najważniejszym wydarzeniem tego? Przepraszam, co jest esencją tego wydarzenia? Ktoś powiedział: no, Że on wrócił do zdrowia. Nic z tego, Że go Bóg uzdrowił. To jest najważniejsze. Bóg. Bóg dokonał w Twoim życiu cudu, jakiego? Jak Cię Bóg kocha. Najważniejszym elementem tego wydarzenia było to, że Bóg Go kochał. I Jezus mówi: Zastanów się nad tym, zostań teraz sam z tym problemem. Zostań teraz sam, bo jak nie przeżyjesz tego wewnętrznie, to, to stracisz coś nieprzewidywalnego. Kochani, to jest tak, że ja pamiętam, jak miałem święcenia w katedrze warszawskiej. I byliśmy już jako diakoni, ubrali walby, mieliśmy stuły założone ostatni raz w życiu na skos, jako diakoni. No i wiecie, takie, taka atmosfera w zakrystii, jak to przed ważną mszą świętą. Krzysiek, słuchaj, ty składasz podziękowania prymasowi, słuchaj, ty masz czytania, słuchaj, po, po mszy świętej to my przechodzimy do zdjęcia. czy nie? I zaczynamy to wszystko organizacyjne. I przyszedł jeden z księży i powiedział, proszę księży diakonów, a teraz 10 minut zostało do święceń. Zamykam was na klucz w zakrystji i cisza. Jak ja mu jestem za to wdzięczny. Przez te 10 minut, nigdy tych 10 minut nie zapomnę do końca życia, stanęło mi całe moje życie. Jak byłem małym dzieckiem, jak biegałem w piaskownicy, jak płakałem, jak się kochałem i odkochiwałem, jak się zastanawiałem czy iść do seminarium, przed święceniami ten ksiądz powiedział: Wejdźcie w swój środek. Nie tylko jak mi ornat leży, czy zdjęcia będą dobre robić, czy mamusie posadziłem dobrze w kościele. Wejdź w środek. Proszę zwrócić uwagę, ilu ludzi nie ma czasu, żeby przeżyć swój ślub. Dostają, wchodzą w rzeczywistość sakramentu małżeństwa i już groch sypią, czy tam co to teraz się sypie, nie wiem. Pieniądze sypią, kwiatki dają, na wesele, impreza, poprawiny, kac, wyjazd na y, miesiąc miodowy, ciąża, nie ciąża, mam okres, nie mam okresu. Czy wyście w ogóle z godzinę usiedli i pomyśleli po ślubie, co się z nami stało? Że nas Pan Bóg zespawał, a aniołowie nas spawali jak kadłub jakiegoś okrętu? Wielu ludzi tego... Proszę Państwa, chrzest dziecka. Już chrzcin, już jedziemy, Waldek siada z Zosią, Zosia, Stasiek prowadzi, to wy jedzcie tam, zaczekajcie, obiad już będzie tutaj, coś i rodzice wieczorem zmywanie, zmywanie rano do pracy. Czy wyście się zastanowili, że wasze dziecko zostało zanurzone w Ducha Świętego i potem się na takie dziecko mówi... Spadaj stąd mały. To dziecko jest zanurzone w śmierć Chrystusa. My nie przeżywamy Jezus chce mu to powiedzieć. Przeżyj to, co ci Bóg uczynił. To jest najważniejsze. To, że jesteś zdrowy, jeszcze cię wszyscy zobaczą. Jeszcze cię wszyscy oczenią. Jeszcze będziesz tańczył, Ja śpiewał, jeszcze się tam ożenisz. Ok Ale na razie przeżyj to, co najważniejsze. My nie prowadzimy życia wewnętrznego. Cały czas rozglądamy się dookoła siebie, czy przychodzi zagrożenie, czy będzie przyjemnie, czy będzie nieprzyjemnie. Wszystko czerpiemy z zewnątrz, a wszystko to, co istotne, dzieje się, kochani, w środku. Dzieje się w środku. Czy prowadzisz życie wewnętrzne, czy tylko odróżniasz przyjemność. Ja Państwu mówiłem, że bardzo często, kiedy człowiek w dzieciństwie ma jakieś traumatyczne przeżycie, pęka mu serce, pęka mu tożsamość i człowiek się jako wchodzi w taką duchową schizofrenię, że żyje w nim dwóch. Jeden to jest dorosły mężczyzna, inteligentny, fizycznie dojrzały, a drugi to jest chłopiec, albo dziewczynka w kobietach, która rządzi, ta poraniona dziewczynka. Wielu ludzi nie wie, że ma w sobie małe dziecko. Dzisiaj czytałem artykuł w ostatnim liście jest mowa o podziemnym dziecku. Wielu z nas żyje podziemne dziecko. I ono wydaje ci rozkazy, produkuje twoje nastroje, pragnienia, lęki. To wszystko się dzieje w podziemnym dziecku. Ono żyje tam, przepraszam, w lochach twojego serca. Jeśli o tym nie wiesz, ciągle się będziesz dziwić, dlaczego mi się rozwajają relacje. Co z kimś wejdę w relacje, po pół roku już się kłócimy? Dlaczego ja się ciągle lękam? No kurczę, mam skończone studia, jestem nauczycielką, czy tam kimś, ciągle się boję głupich rzeczy. Nie ty się boisz. Podziemne dziecko się w tobie boi. I proszę Państwa, to podziemne dziecko trzeba wejść tam w siebie i spotkać. Ja Wam mówiłem, jakie to są nieprawdopodobne spotkania. I być może, tak jest moje doświadczenie, może to się jeszcze kiedyś w moim życiu zmieni, to dziecko w tobie już pozostanie. Ono, może nieraz niektórzy piszą, że ono odejdzie. Moje podziemne dziecko ciągle jeszcze siedzi. Tylko ja się zacząłem z nim spotykać, bo kiedyś to nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje. Podziemne dziecko jako dziecko ma głupie pomysły. Ktoś ci nadepnie na odcisk. A podziemne dziecko mówi, ty, Piotrek, jesteś księdzem, nie? No jestem. Masz już pewne możliwości. No pewne mam. Dowalimy mu? Jeśli nie wiesz, że masz podziemne dziecko, to zaczniesz ludziom dowalać, a potem będziesz mówił, co ja robię? Jestem chrześcijaninem, a temu dowaliłem, tamtemu z szpilę. Podziemne dziecko, jak mały rozrawiaka, mówi: Ty, słuchaj, jesteś podziemne dziecko, na przykład jakaś gosia, ma mało Małgosię w sobie. I mała Małgosia mówi: Ty, duża gosia, ty już jesteś dorosła kobieta, no, jesteś ładna i atrakcyjna, no, to zrobimy numer temu facetowi, rozkochamy go, a potem łub w łeb. Gosiu, co ty mówisz? Małe gosie mają takie pomysły: rozkochać, rzucić, udawać tam, że się będę truła przez ciebie. No różne. Dzieci wymyślają hece, i poranione dzieci chcą się mścić korzystając z naszych dorosłych możliwości. I kiedy przychodzi do mnie mały Piotrek i mówi na rozrabiamy, to ja mówię: ty uspokój się. Ale chodź na rozrabiamy. Uspokój się, to nic nie da. Naprawdę poradzimy sobie w inny sposób. Siadaj, Piotrek, pogadamy. Ale ja się boję, nie bój się, nic ci się nie stanie. Rozmawiasz, kiedy rozmawiasz z tą małą podziemną dziewczyną w sobie, to ona doprowadza do szaleństw. To ona jest źródłem zazdrości. Ona po prostu szaleje. Trzeba ją pogłaskać. Dzieci trzeba głaskać. Może cię mama nie głaskała, może jej mama nie głaskała, czyli Ciebie, jak miałeś pięć lat. Kochani, tam jest źródło, tam jest źródło tego trądu. Tego, że jesteś ciągle nieczysta, nieczysta, głupia, beznadziejna, to, że ciągle się czujesz sama, wszyscy się lub przyjaźnią, a ja taka stoję na boku i nikt mnie nie kocha i nie lubi i nie potrafię się dogadać. Trzeba wziąć po prostu byka za rogi i wejść w siebie. I te drzwi zamknąć na klucz yy, i iść w głąb. Bo powtarzam, my jak czujemy, że coś z środka idzie, to szybciutko chcemy to rozwiązać. Jesteś smutny? Piwo wypiję. Masz problem? Zadzwonię do koleżanki i pogadam. Cisza cię denerwuje? Puszczę sobie muzykę. To wszystko jest rozwiązanie. Cierpię? Pocieszę się czymś. A co to w Horteksie się nie można pocieszyć? Jedna ambrozja, druga ambrozja i już jest lepiej. Niektóry, niektórzy tak, za, tak zagłuszają życie duchowe. Po, przeżywam jakiś sukces, poszukam sobie widowni, żeby sukces był wielki. Przecież proszę zwrócić uwagę, co zrobił ten trendowaty. Rozpo, Ewangelia mówi, rozpowiadał, idź, pokaż się kapłanowi, niech cię złóż ofiarę. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać. Patrzcie, zdrowy jestem, już relacje zewnętrzne, podziwiajcie mnie. Jest, nie wchodzi w środek. Wielu z nas, jak zda egzamin, jak coś. Proszę Państwa, ilu ludzi po zdanej maturze, są tacy, poszło do kościoła i zatopiło się w półgodzinnej modlitwie? Panie, tyle pracy, Boże, osiem lat podstawówki, teraz czy tam tk, krócej, teraz gimnazjum, tyle nauk, panie, pozwoliłeś mi to zdać? Nie, zdana matura, co robimy? Na browar, na stare miasto. Wieczorem się spotykamy, imprezka, mamo, tato, bro, tu wszystko już, nic w środku, nic nie porządkujemy, nie przerzucamy tego w środek. Kochani, często mówię, że to się zaczyna bardzo wcześnie. Ukazała się taka książka List do ojca. Zbiór listów, które do ojca nigdy nie zostały wysłane, zostały tylko napisane przez dorosłych często ludzi. I chciałbym państwu przeczytać teraz może tylko trzy listy. Tu w zasadzie wszystkie są przejmujące, to ciarki przechodzą. Ale dlaczego? Może ktoś się znajdzie, czy jest nawet jeśli się nie znajdzie w tym liście, w jednym, drugim czy w trzecim, to może go to pokieruje, jak znaleźć tego podziemnego, podziemne dziecko, i gdzie jest źródło jego trądu. To pisze list do, kocha, do ojca, yy, jakaś dziewczyna, dorosła kobieta. Tatusiu, jeszcze do niedawna uważałam cię za ideał. Pomnik, wzór wspaniałego ojca. Tak chciałam Cię widzieć. Nigdy mnie nie uderzyłeś, nawet nigdy nie podnosłeś na mnie głosu, nie piłeś, wracałeś po pracy do domu, dawałeś mi pieniądze na wszystko, czego potrzebowałam. Jestem pewna, że mnie kochasz na swój sposób. Ja też Cię kocham na swój sposób. To nie ty mnie skrzywdziłeś, a jednak od pewnego czasu to właśnie do ciebie czuję nienawiść, na ciebie się złoszczę, do ciebie kieruje żal za to, że będąc obok, nigdy nie byłeś ze mną. Nie było cię przy mnie, gdy mama wpadała w histerię, bo nie wiedziała, co zrobić, kiedy niemowlę płacze, i zamiast je ukoić, szlochała razem z nim, karmiąc je swoimi lękami zamiast miłości. Wolałeś wtedy akademik niż dom. Nie było Cię przy mnie, kiedy krzyczała, poniżała mnie, raniła słowami, wolałeś wtedy siedzieć w kuchni i udawać głuchego. Nie było Cię przy mnie, kiedy się obrażała i całymi tygodniami nie odzywała się do mnie, kiedy udawała chorą przeze mnie i straszyła mnie swoją śmiercią, żebym czuła się winna za to, jakim złym jestem dzieckiem, wolałeś wtedy zniknąć w swoim technicznym świecie pochłonięty naprawianiem czy tworzeniem czegoś. Nie było Cię przy mnie, gdy spragniona ciepła dziewczynka spotkała spragnionego dziewczynek mężczyznę. Nie było Cię przy mnie, kiedy On kupował moje względy, zdobywał moje zaufanie i miłość. Nie było Cię przy mnie, kiedy przez kilka lat zaspokajał swoje potrzeby moją osobą. Nie było Cię przy mnie, kiedy mnie zgwałcił. Nie było Cię przy mnie, kiedy przerażona tym, co się stało, byłam pewna, że umieram. Wolałeś wtedy święty spokój niezauważania niczego. Nie było Cię przy mnie, kiedy nastolatka walczyła z depresją, myślami samobójczymi, bezsennością. Kiedy nie mogła znaleźć przyjaciół ani żadnej pomocy, wolałeś wtedy myśleć, że nastolatki są trudne. Teraz jestem dorosła, więc uważasz, że już nie musicie przy mnie być. Nie dzwonisz. Kiedy przyjeżdżam, nie pytasz, co słychać. Nie znasz mnie, tato. Nic nie wiesz o lękach, koszmarach, autoagresji, próbie samobójczej. Wolisz wcisnąć mi w dłoń kilka banknotów niż przytulić wiem że mnie kochasz i wiem że mi tego nigdy nie powiesz ja też cię kocham i też nigdy ci tego nie powiem jestem taka sama jak ty jedyna różnica między nami jest taka że ja nigdy nie zdecyduję się na dziecko nie chcę żeby tak bardzo cierpiało i może jeszcze jeden list tym bardziej tym razem chyba od mężczyzny tato jest wiele rzeczy, których nigdy Ci nie powiedziałem i nie powiem. Przede wszystkim dlatego, że Ty wolisz nie wiedzieć, nie interesuje Cię to. Gdy miałem pięć lat, byłem samotny, miałem może dwóch kolegów. Ty i mama byliście gdzieś tam w drugim pokoju za ścianą, a ja bawiłem się klockami i samochodzikami. Wy byliście dumni i zadowoleni, że Wasze dziecko jest samodzielne i nie zawraca głowy dorosłym. Zabawki i książki to był cały mój świat. W tym świecie nie było żywych ludzi. Tak jest do dzisiaj. Wciąż jestem tym samym chłopcem, bawiącym się samotnie klockami. Relacje z innymi ludźmi traktuję jako zło konieczne. Nie mam ani jednego wspomnienia, wspólnej zabawy z wami. Tak na Ciebie liczyłem. Pamiętam, jak uczyłeś mnie jeździć na rowerze. Siadaj i jedź. Pływać nauczyłeś mnie w ten sposób: hop do wody i płyniesz. Proste, prawda? Żebyś choć raz wziął mnie z tym rowerem na przejażdżkę. Nie umiem przecież sam, to mogę jeździć. Wolałeś się nie angażować. Pamiętasz, jak razem kopaliśmy piłkę? Ja też nie. Pewnie dlatego, że to nie miało miejsca. W relacjach ze mną byłeś minimalistą. Robiłeś to, co niezbędne, ale to, co matka na tobie wymusiła. Gdy miałem 10 lat, w szkole zostałem zaszufladkowany. Kujon. Pochłaniałem więcej książek, niż moi rówieśnicy przeczytali przez całe życie. Kujon z nadwagą. Nawet nie wiesz, jak miałem wtedy przechlapane to jest inne słowo. Bałem się chodzić do szkoły z powodu upokorzeń, które mnie czekały, ale Was interesowały tylko moje dobre oceny. Jest świadectwo z paskiem, to znaczy jest dobrze. Zresztą nie wiem, czy Ciebie interesowały te oceny, czy pytałeś tylko, jak Matka Ci kazała. Zacząłem trenować Judo, tak jak Ty, i chyba to Ci się spodobało, bo nawet pytałeś, jak było na treningach fajnie, fajnie. Tato, bo skoro ty mnie nie nauczyłeś, jak dbać o swoje, to nauczyłem się sam i w szkole zyskałem respekt, rzucając kolegami po ścianach. Gdy miałem 15 lat, poszedłem do liceum. Przy odrobinie wysiłku udawało mi się uchodzić nawet za towarzyskiego. Uczyłem się dobrze, więc matka się rozpływała nad moimi piątkami. Co prawda robiła mi awantury o truje, ale ty pozostawałeś niewzruszony, tak czy siak. Nawet gdy w pewnym momencie groziło mi poprawianie semestru z fizyki, to ciebie nie ruszyło. Może nawet nie wiedziałeś, że mam problem. Rozmowa z tobą zawsze wyglądała tak samo. Jak tam w szkole pytałeś, ja odpowiadałem OK, koniec. Wszystkie poważne rozmowy odbywałem z matką, z tobą się nie dało. Leżałeś błogo na kanapie po pracy i widać było, że nie chcesz, żeby ci zawracać, no powiedzmy tyłek. Odpuściłeś sobie moje wychowanie w momencie, gdy nauczyłem się samodzielnie wiązać sznurówki. W liceum zacząłem imprezować, pić jak stary marynarz, eksperymentować z prochami, a wy z mamą ledwo zauważaliście, gdy czasem Was budziłem, wtaczając się do mieszkania po imprezie, wystarczało Wam, że mam piątki. Kurczę, ojciec, wtedy, gdy Cię tak bardzo potrzebowałem, otarłem się o szpital, kiedy zmieszałem leki z alkoholem na imprezie. Ty do dzisiaj tego nie wiesz i nigdy się nie dowiesz, bo nie ma sensu Ci o tym opowiadać. Jak kiedyś zakomunikowałem, że palę trawkę, to powiedziałeś, żebym na siebie uważał. Tyle. Mam dwadzieścia parę lat. Nie rozmawiamy ze sobą tak naprawdę. Uczelnia, dom, siedzę w swoim pokoju, wy siedzicie w swoim. Czasem wymieniamy jakieś zdawkowe uwagi. Czasem matka pyta, co tam na uczelni. Kiedy parę lat temu zdawałem sobie sprawę z tego, że jestem niewierzący i przestałem chodzić do kościoła, nie zareagowaliście. Unikamy trudnych tematów, bo tak jest łatwiej. Słowo ateista nie padło. Gdy chciałem brać ślub, to powiedziałeś: dzięki, że nas informujesz. Ślubu ostatecznie nie wziąłem, ten związek się rozpadł, kolejny też się rozpadł. W ogóle o tym ze mną nie rozmawiałeś, bo przecież sam sobie poradzę. Nie powiem nigdy, że jesteś złym ojcem. Zawsze mogłem liczyć na twoją pomoc, jak trzeba było mnie gdzieś zawieść, czy dać parę złotych na piwo. Nie piłeś, nie biłeś. Chcę ci, chciałbym ci podziękować za to, że pracowałeś, żebym ja mógł się uczyć i rozwijać. Zrobiłeś, co trzeba i nic ponad to. Ale Ci nie powiem, że jesteś dobrym ojcem, bo nie rozmawiamy. Drodzy Państwo, przepraszam za te dość długie świadectwa, ale tu jest źródło trądu. Ci ludzie, którzy pisali te listy, bardzo często ich ojcowie już nie żyli. Być może nasi ojcowie jeszcze żyją i nie trzeba będzie pisać takiego pośmiertnego listu. Ale żeby przyjść do Jezusa, tak jak ten trendowaty dużo ryzykował to poczujesz to ryzyko, jak sobie uświadomisz, że może trzeba odbyć taką rozmowę życia. Nawet jeśli ktoś jej nie podejmie, to Ty sam sobie udowodnisz, że stać cię było na to, żeby podejść do źródła trądu i tam szukać wyleczenia. I proszę zwrócić uwagę na ostatni element dzisiejszej przypowieści. Ten trendowaty zaczął rozpowiadać wiele i Jezus nie mógł wejść do miasta. Sytuacja się odwraca. Przed uzdrowieniem trendowaty nie mógł wejść do miasta. A po uzdrowieniu Jezus nie może wejść do miasta, bo trendowaty dużo gada. Trendowaty chce, żeby go było dużo, żeby wszyscy na niego patrzyli, podziwiali, żeby cieszyli się z nim. No, naturalna reakcja. Jeśli dużo gadasz, to Jezus nie może do ciebie wejść. Jeśli dużo jest ciebie, porównywania, jeśli jesteś na zewnątrz taki aktywny, nawet aktywny nie w sensie dojrzałym, ale siedzisz i analizujesz cały świat, Ty analizujesz, Ty przejmujesz inicjatywę. Jezus nie może wejść do twojego serca. On, spotkasz się z nim nie na zewnątrz gdzieś. Niektórzy ludzie po tylu latach życia mają prześwięcam, i gdzie jest ten Jezus? Zadają pytanie: No, gdzie ten Jezus? No, gdzie ten Jezus? Tu, tu, w środku ciebie. Zamknij oczy, chociaż proszę uważać, ja nieraz Państwu mówię, wycisz się, zamknij oczy i wejdź w siebie. Bardzo często zaczniemy produkować swoje wyobrażenia o sobie. O wiele lepiej wiecie, gdzie się odkrywamy, o wiele lepiej się odkrywamy, kiedy wchodzimy w relacje z kimś jakąś pracę, podejmuj inicjatywę. Kochani, wielu ludzi mówi, ja myślę o sobie, przecież więc jak ja się analizuję godzinami. Nie siebie, wyobrażenia o sobie. Chcesz zobaczyć, jak jesteś prawdziwy? Wejdź w relację z kimś, a mała Gosia, mała Ewka, mały Krzysiek wyjdzie nagle z ciebie. Wyjdzie nagle z ciebie. Kiedy staniesz w sytuacji granicznej, trudnej, doprowadź się do takiej sytuacji, a często dopiero się poznasz i pękniesz, i pękniesz. Natomiast rozmyślanie tylko o sobie, wchodzenie w takie wnętrze medytacji o sobie jest troszkę niebezpieczne, bo my możemy, my możemy poznawać jakiś swój bardzo wykoślawiony obraz. Ale najważniejszym przesłaniem dzisiejszej Ewangelii, już kończę, jest to, że Jezus chciał, że wyciągnął rękę, że dotknął się trądu i że trąd natychmiast ustąpił. Tak jak powiedziałem, każdy z nas jest trochę trędowaty. Niech te słowa staną się dla Niego zachętą do tego, żeby pójść w stronę Chrystusa. Nawet chociaż wszystko w nas krzyczy, jesteś beznadziejny, trendowaty, nie pokazuj Mu się, nic nie, nie wskurasz. Nie. Wstanę i pójdę drogą trendowatego, a kiedy dostanę uzdrowienia, nie polecę do świata się chwalić tym, co otrzymałem, tylko we wnętrzu swoim będę wielbił Boga za wielkie rzeczy, które mi uczynił. Amen. Bogu, który wzywa nas do prowadzenia głębokiego życia wewnętrznego, ponieważ Królestwo Boże jest nie wokół nas, w nas jest Królestwo Boże. Temu Bogu przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy chrześcijanie, którzy doświadczają tego duchowego trądu, zdobyli się na odwagę podejścia do prawdziwego Chrystusa, który przychodzi do nich z prawdą, światłem i życiem. Ciebie prosimy. Za rodziców chrześcijańskich. Za ojców i matki, za ojców, by się nie bali swoich synów i córek, by z nimi rozmawiali, troszczyli się, wlewali w nich swoją ojcowską miłość. Za matki, by troszczyły się o coś więcej niż tylko o to, czy córka jest zdrowa, najedzona, jakie ma stopnie. Byśmy widzieli w sobie wzajemnie głębokich ludzi i o tą głębię wzajemnie się troszczyli. Ciebie prosimy. Za tych, którzy zostali w dzieciństwie poranieni i ten mały chłopiec, mała dziewczynka ciągle w nich szaleje, byśmy potrafili to odkryć z pomocą Ducha Świętego uspokoić się wewnętrznie, ale także podejść do tych, z którymi powinniśmy po latach porozmawiać i zdobyć się na odwagę takiej rozmowy. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich, którzy ocierają się o granice rozpaczy. Rozpaczy bezsilności, rozpaczy bez sensu. Aby pamiętali, że pod dnem jest jeszcze, jeszcze miłość Chrystusa. Że dla Boga nie ma słowa beznadziejny i nie do wykonania, że Bogu, Bogu wszystko jest możliwe. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy potrafili Panu Bogu dziękować za wszelkie dobro, które nam czyni. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, pozwól nam uwierzyć, że Ty chcesz, naprawdę chcesz naszego zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszelkiego dobra abyśmy pokusę szatana, który pragnie wbić pomiędzy nas jakieś rozdwojenie, jakiś klin niezgody, byśmy te pokusy potrafili odrzucić, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.